Fuck! What the fuck? What the f... Zablokowałem się w ścianie. Cześć. Po raz drugi witam się dzisiaj z Omiole, KKA Uzej. Przed chwilą jakoś dziwnie zbugowałem się tutaj w ścianie. Nie wiem jakim cudem nawet. No nie wiem jakim cudem, jeszcze raz powiem, ale zblokowałem się w ścianie, filmik widzieliście. To była początkowa runda, więc nie było straty, ale się zbugowałem, co nie zmienia faktu, że muszę zaczynać od nowa. No, Max samo na początek. Mapa, jaką widzicie tutaj, to bardzo mała mapa. Jest to w zasadzie, jakby to powiedzieć, coś do wyskillowania, chodzenia z zombie i ogólnie ogarniania zombików. Tak, po prostu... Nie wiem. Nie wiem, po co jest taka mapa. Jest mała, jest fajna. Można się na niej trochę pobawić, postrzelać, więc... Nie widzę przeszkód, aby nie była to 10. mapa już w moim... 10 dni później, a zaraz, no ostatnia mapa, jak mogliście się szalić. No i jutro prawdopodobnie już będę w domu, już będę w stanie nagrać wam coś normalnego z multiplayera. Więc już zobaczycie mnie w pełnej krasie. Zwłaszcza ci, którzy zasubskrybowali mnie ostatnio, bo przypominam, że seria 10 dni później została stworzona przeze mnie na potrzeby wyjazdu. No i jeszcze powiem wam jedną dosyć ważną rzecz. Ja wyjeżdżam 22, dzisiaj w dniu, w którym wy oglądacie, prawdopodobnie jest 31, najprawdopodobniej. Nie wiem, nie ogarnąłem dokładnie tego liczenia, wiem tylko, że na 10 dni jadę, czyli że 10 dzień musi być dzisiaj. Ale mam wam do powiedzenia coś, bo nagrywam to 21 i w ten dzień właśnie został opublikowany film Grażyna. Czyli twórcy Grażyny Żarko przyznali się i upublicznili cały fakt, że projekt ten, znaczy właśnie, że był to projekt, a nie coś grubszego, znaczy, że nie był to prawdziwy profil stworzony przez nazwaną Grażynę Żarko kobietę. I powiem szczerze, że teraz nagle wszyscy mądrzy, że wow, to mówili, że to fake, przypominam, że w filmie o hejtach kilka razy nawet powiedziałem, że kanały Klocuch 12 i Grażyna Żarko są kanałami zrobionymi przez osoby trzecie, z którymi nie mamy w ogóle kontaktu i o których o istnieniu nie wiemy i że są to dobrze rozplanowane kanały i nagle teraz wszyscy będą mądrzy, że niby wszyscy mówili, a przypominam, że ja też mówiłem. Znaczy może ktoś mówił, a ja nie mówię, że nie twierdzę, że jestem jedyną osobą, która wpadła na to, że te kanały są fejkowe, aczkolwiek no wydaje mi się, że ciężkim było nie zauważyć, że to jest naprawdę robione dla wała. Znaczy, nie przewidywałem właśnie, że to jest akurat projekt społeczny, ale no mniemałem. Byłem przekonany wręcz, że to jest po prostu zrobione dla żartów. Bardziej w tą stronę, a nie dla udowodnienia społeczeństwu, że jest głupie. Aczkolwiek to też przy okazji udowodniło, więc zgadzam się z tym wszystkim, z tym, co tam było. No i co? No i z kanałem Klocucha jest identycznie i bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć o tym, że nie powiedziałem o tym te 10 dni wcześniej, kiedy to dokładnie ujrzało światło dzienne, ale wtedy, czyli u mnie dzisiaj, miałem tak dużo rzeczy do uploadowania, że już niestety bym nie wyrobił, więc serio, szkoda. No i co? No i w tym temacie to tyle. A tak myślę, jeżeli teraz oglądając to, jednak wam coś się zaświtało, że jednak wrzuciłem taki film, to się też nie zdziwcie, bo zastanawiam się, co zaraz będę robił. I jeżeli będę miał zbyt dużo czasu i okaże się, że film, który bym stworzył w takim przypadku, nie będzie ważył zbyt wiele, to... Możliwe, że oglądaliście taki film o tej Grażynie Żarko jednak 10 dni temu, ale nie gwarantuję, bo nie wiem, czy go zaplodowałem. Dobra, więc tak to wygląda. Tak to jest, jak się nagrywa coś w innym momencie niż się uploaduje. No, ja już nie mam, ale tutaj zobaczyłem PPH. Mapa nazywa się B-Box, nie wiem czy to powiedziałem, bo jak już mówiłem, nagrywam drugi raz, zresztą z racji na to, co widzieliście, zblokowałem się na ścianie. A byłoby za pierwszym razem nagrane, także możemy uznać, że mapa jest grana przeze mnie drugi raz. Ale jednak, no w zasadzie tutaj nie ma czego ogarniać, także to jest... Prosty kwadrat. Perki wszystkie są pokazane. Znaczy pokazane są na koło mnie.
Te mapy boksowe są w miarę fajne, bo można się na nich nauczyć panować nad zombie. I właśnie jeżeli ktoś z was jest zainteresowany zombie i posiada Call of Duty World at War, czemu mi o tym nie powiedzieliście wcześniej, byście tutaj grali teraz ze mną. Ale nie, jeżeli nie ogarniacie zombie, to polecam wam właśnie pograć na takich mapach, bo można się nauczyć panować nad nimi. Czyli widzicie, jak mam na przykład tutaj zombie, mogę sobie do niego podejść, on mnie nie uderzy. Patrzcie, to jest właśnie bardzo fajny patent. Podchodzę do nich i one nie wiedzą, co się dzieje. Przećwiczmy to jeszcze raz. Potraktujcie to teraz jako mały tutorial. Uderzam w nie i one zatrzymują się. Znaczy, oczywiście też mnie dziabną co nieco, ale nie jest to takie dziabnięcie, które nas może zabić, tak jak teraz. O. Widzicie. Dobra, bo zaraz mnie zabiją. Po prostu wystrzałam je z tej mojej pepechy. To jest przemocarna broń. Zobaczcie, co tam wyleciało. Może podwójne punkty. Nie. Maxamno. A już wcześniej miałem mu opuchę. O, ammo kolejne. Wow. Wow, właśnie nie strasz. Nie chcę paść drugi raz. Okej, już mnie stać na upgrade pepeszy. I tak właśnie zrobię. I przy okazji sobie odpalę paczkę. Może coś fajnego mi wyleci. O, psy! Na tej mapie psy? Ciekawe. Dawaj się. O, wunder. No, także zapowiada się dosyć wysoka runda. Chociaż też nie wiem, jakiego będę miał pecha i jakiego farta. Bo i to wchodzi w grę. Dalej będę tutaj otwierał paczkę, ponieważ potrzebuję małpy. I no i co, i biegamy tutaj w koło. Jeszcze teraz muszę zebrać kasę 3000 punktów na szybkie przeładowanie. Mój ulubiony perk praktycznie, zaraz po Juggernogu, która jest bardziej koniecznością niż ulubionym perkiem. Bo w zasadzie bez szybkiego przeładowania albo bez double tapa da się przeżyć. Ja akurat double tapa nigdy nie kupuję, nie lubię tej maszyny, nie lubię tego perka. Bo tylko szybciej kończy się ammo i czasami jak na przykład używam jakichś LKM-ów, które mają bardzo duże podbicie, oczywiście chodzi mi tutaj o recoil i podskakuje celownik u nich jak bydle, to wtedy dużo strzałów tracimy i nie trafiamy w tak zbitą grupę zombie nawet momentami. A widzicie, tutaj nie używając double tapa, może potem go kupię, bo rzeczywiście jak one tutaj podchodzą tak blisko, ta mapa jest na bardzo mały dystans zrobiona, więc tutaj jeszcze innymi prawami się ona rządzi, ale normalnie nie jestem zwolennikiem double tapa, nie lubię tego perka. Gdzie mnie podchodzisz? No. I teraz wszystko, że tak powiem, będzie przeze mnie używane, wszystkie perki jakie wylecą, a to podwójne punkty, a to mówka czy insta kill, z racji na to, że tutaj na tej mapie, jak widzicie, nie mam żadnego celu, nie muszę zbierać punktów na nic. Po prostu muszę jak najdłużej wytrzymać i to jest wszystko. W zasadzie ta mapa też mogłaby być taką mapą na czas i takie też lubię. W takim stylu jest ten początek Moona na Księżycu. Mapa z Black Opsa. Niestety nie posiadam DLC. Może kiedyś się w nie zaopatrzę ze względu właśnie na zombie. Chyba że do Black Ops 2 będą wychodziły jakieś bardzo fajne dodatki, oczywiście również zombie, to najpierw kupię do Black Ops 2, zwłaszcza żeby wam pokazać. No i oczywiście, żeby sobie pograć, bo to jest no, nie lada przyjemność tak postrzelać do zombie. To już nie jest to co multi, że to mnie drażni momentami przy nagrywaniu, ale tutaj po prostu wychodzę, strzelam do zombie i mam fana, bo one nie oddają. Haha. Czy dużo tam double points? Tak. No, ale też atomówka, którą również sobie przywołam. Dobra, małpy potrzebne. To nie jest małpa. A całkiem szybko idzie. Wydaje mi się, że tutaj 30 runda to będzie takie akurat coś. Nie wiem, nie nazwę tego wyczynem, ale takie akurat osiągnięcie po to głównie, żeby podbić mój rekord? Nie, no rekord w tej serii. Dobra. I znowu paczka. Albo wiecie, wyciągnę sobie chyba Wundera. No bo co się będę męczył.
Z Wunderwaffe też jeszcze pobiega, broń jest fajna. No więc czego więcej chcieć od życia? Bądź od zombie. Dobra, zostało już 6 zombie, to już je wymęczę pepeszką. Na oryginalnych mapach nie ma tego napisu na dole, oczywiście nie na wszystkich, również tych nieoryginalnych jest. Ale to jest świetny patent, żeby wiedzieć właśnie ile zombie zostało, to bardzo pomaga. I powiem wam jeszcze, że jeżeli byłaby mapa z pokazaną... O, małpka, dzięki! Z pokazaną lokalizacją, gdzie znajdują się zombie. Oczywiście, no wiadomo, na takiej lokalizacji by się to nie przydało, ale na jakiejś większej mapie to byłby zarąbisty patent i bardzo by pomógł na pewno jednemu graczowi. Nie wiem, czy byłoby to zbyt duże ułatwienie, ale na pewno byłoby to ułatwienie w dużej mierze. No bo wiecie chyba o co chodzi, wiemy którędy iść. Dobra. Już więcej nic od paczki nie chcę. Teraz tylko pozbierać, nie, teraz to będę się tylko bawił Wunderwaffe, moim DG2. O właśnie, nigdy nie wiedziałem jak odmienić Wunderwaffe, a w ogóle nie wiem jak to powiedzieć poprawnie. Wunderwave? Nie, no raczej nie. Dlatego teraz chyba będę używał określenia DG2, co do tego. Runda 12, o ile się nie mylę. Nagrywam to na innym monitorze niż zwykle i przez to, nie wiem, ucięło mi kawałek. Ale monitor też jest 16:9, więc wy macie nagranie normalne, ale mi coś urąbało, bo monitor się zaczął bawić automatycznym dostosowaniem, więc... Wow, what the fuck? Wiecie co? Zakończmy już 10 dni później tym failem. Bo szczerze, zależy mi, żebyście już jutro zobaczyli jakiegoś multiplayera i podzielę się z wami jakimiś moimi spostrzeżeniami z wyjazdu. Tak więc dziękuję wam za oglądanie i do widzenia.